Francja w Mali stawia opór najemnikom Wagnera. Le Figaro. Francja w Mali stawia opór najemnikom Wagnera. Dyskusje między malijską juntą a Rosjanami trwają pomimo presji ze strony Paryża, który mobilizuje Europę, aby stawić czoła wagnerowskim najemnikom związanym z Kremlem pisze w poniedziałek w dzienniku Le Figaro. Paryż próbuje zablokować funkcjonowanie najemników Kremla w Banako, uznając to za czerwoną linię w relacjach Francji i z Mali. Trwają bezpośrednie kontakty między Juntą a Wagnerem. Dyskusje toczą się teraz wokół kwestii finansowych. Zaangażowanie najemników wyceniane jest na 10 milionów dolarów. Parlament Europejski wezwał państwa afrykańskie do zerwania wszelkich związków z Wagnerem. Od czasu ogłoszenia zbliżenia między rosyjską kompanią najemników Wagnera a malijską Juntą, Paryż próbuje zablokować funkcjonowanie najemników Kremla w Bamako, uznając to za czerwoną linię w relacjach Francji i z Mali, pisze francuski dziennik. Nie może być współpracy między żołnierzami francuskimi i najemnikami Wagnera na tym samym terytorium, argumentował jeszcze kilka tygodni temu pałac elizejski oraz MSZ. Paryż łagodzi stanowisko, obecnie Paryż złagodził swoją pozycję. Współpraca z rosyjskimi najemnikami jest nadal uważana za niedopuszczalną, ale nie ma już mowy o opuszczeniu Mali przez francuskich żołnierzy, pisze Le Figaro. Odejście oznaczałoby ryzyko porażki, jak w Afganistanie, byłby to również prezent dla Rosjan, mówi francuski dyplomata, cytowany przez dziennik. Junta chce przede wszystkim utrzymać władzę. Stawiamy warunki temu reżimowi, ale Rosjanie z Wagnera są gotowi pomóc im się utrzymać, kontynuuje dyplomata. 10 milionów dolarów trwają bezpośrednie kontakty między Juntą a Wagnerem. Dyskusje toczą się teraz wokół kwestii finansowych. Zaangażowanie najemników wyceniane jest na 10 milionów dolarów. Czy Junta jest gotowa zrzec się swoich interesów w swoich kopalniach? Nadwyrężyć budżet państwa i zaryzykować utratę pomocy międzynarodowej? Zastanawia się dyplomata. W Sahelu Francja liczy na to, że Europa pomoże przeciwstawić się wagnerowcom, podsumowuje dziennik. 27 państw Unia Europejska przygotowuje się do nałożenia sankcji na Wagnera na następnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych 13 grudnia i uzależnia przyznanie pomocy dla malijskiej armii w wysokości 24 milionów euro od zerwania współpracy z grupą Wagnera, podaje Le Figaro. Deklaracje i życie Parlament Europejski wezwał państwa afrykańskie do zerwania wszelkich związków z Wagnerem. Kraje sąsiednie również powinny zademonstrować niechęć do współpracy z nimi na kolejnym szczycie Wspólnoty Gospodarczej Państw w Afryki Zachodniej Co Was, 12 grudnia. Według źródła zaznajomionego z tą sprawą, te międzynarodowe naciski podsycały wahania malijskiej junty. Paryż zrobił też wszystko, aby przekonać kraje należące do europejskich sił operacji Takuba do pozostania w Mali, analizuje dziennik. Premier Estonii Kaja Kallas rozmawiała o tym z prezydentem Emmanuelem Macronem podczas wizyty w Paryżu w zeszłym tygodniu, przypomina dziennik. Na pytanie, czy Estonia opuści Mali, jeśli przybędzie Wagner, premier odpowiedziała: "To trudny temat. Jeśli Wagner osiedli się w Mali, nasz udział stanie się bardzo wrażliwy politycznie, ale Rosja wykorzystuje Wagnera do dzielenia Europy". Jeśli Europejczycy opuszczą Mali, Rosja wygra, zatem nie czas na dawanie takiego sygnału.